Cześć, witajcie serdecznie na kanale Jandzie Gdańskiego o nieruchomościach i FLTR. Nie widzieliśmy się już jakiś czas, pomijając wywiady, które ostatnio prowadziłem z liderami rynku nieruchomości, do których obejrzenia Was serdecznie zapraszam. W tym nagraniu chciałem kontynuować serię, którą jest z nami, że tak powiem, od 4 lat, w górę czy w dół, gdzie jest dzisiaj rynek nieruchomości. Chciałem się w tym odcinku podzielić tym, jakich 9 ważnych tematów powinniście obserwować, być ich świadomymi, czy analizować, jeżeli myślicie o jakiejkolwiek, czy to działalności biznesowej na rynku nieruchomości, czy też po prostu nad tym, czy to jest dobry moment, żeby kupić, sprzedać, wynająć nieruchomość, czy cokolwiek innego wokół tematu rynku właśnie mieszkaniowego, nieruchomościowego zrobić. W górę czy w dół? To jest taka seria analiz, którą prowadzę, tak jak już mówiłem, od 2021 roku. Co kwartał badamy, co się dzieje w ekonomii, w gospodarce, na rynku pracy, w inflacji, w stopach procentowych i też co się dzieje zwłaszcza na rynku nieruchomości, jeżeli chodzi o popyt, podaż, rynek najmu, nastroje i tak dalej, żeby dać Wam, moim słuchaczom i moim subskrybentom po prostu jakieś poczucie, w którą stronę ten rynek idzie, czy on idzie bardziej w górę, czy może idzie bardziej w dół. Nie będę Wam opowiadał całej analizy, bo ona jest zarezerwowana dla moich subskrybentów mojego serwisu FLTR. Natomiast chciałem Wam podkreślić i jakby wskazać kilka takich ważnych wskaźników czy obszarów, które po prostu warto śledzić. Przykład, który właśnie tutaj mam dla Was, on jest aktualny oczywiście na połowę września 2024, więc oczywiście, jeżeli będziecie oglądać to nagranie za parę miesięcy, no to wiadomo, że rynek będzie dalej i pewne rzeczy się zmienią. Więc musimy pamiętać, że patrzymy na pewien określony moment. Na co my zwracamy uwagę, kiedy przygotowujemy taką analizę, kiedy zastanawiamy się, gdzie jest rynek nieruchomości? Pierwszy temat to w ogóle nasze otoczenie gospodarcze, gospodarka. Patrzymy i zwracamy uwagę na to, co się dzieje z polskim PKB, co się dzieje z jakby sytuacją pracodawców, czyli firm, które w dużym skrócie zapewniają miejsca pracy dla osób, które potencjalnie na przykład kupują nieruchomości, zaciągają kredyty, czy też generują popyt na rynku najmu, jak się zmieniają wynagrodzenia i zwłaszcza jak wygląda też sytuacja właśnie na rynku pracy, jeżeli chodzi o na przykład bezrobocie albo zwolnienia, albo nowo otwarte miejsca pracy. Odpowiadając sobie trochę na pytanie, czy klienci będą w ogóle mieli możliwość kupowania lub najmu nieruchomości. Jeśli popatrzymy na perspektywę września 2024, jesteśmy po świeżych danych za drugi kwartał tego roku, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. On wyniósł 3,2% w skali roku, co zaskoczyło pozytywnie różnych ekonomistów i analityków. Prognozowany było niższe tempo wzrostu, więc zasadniczo gospodarka ma się całkiem dobrze, rozwija się trochę szybciej niż oczekiwania, chociaż warto zwrócić na to uwagę, że jak się wiedzie w szczegóły tego, co to nasze PKB napędzało, to były przede wszystkim tak zwane wydatki konsumpcyjne, zarówno gospodarstw domowych, ale przede wszystkim jakby publiczne, czyli Skarbu Państwa, administracji. I tu między innymi mamy wydatki jakby w ramach tak zwanego sektora budżetowego i też wydatki na powiedzmy zbrojenia, możemy to sobie nazwać. Niestety te obszary gospodarki, na których też powinno nam zależeć, zwłaszcza eksport, przemysł, on sobie nie radzi aż tak dobrze jak właśnie ta część konsumpcyjna i to jest powiedzmy jakaś taka drobna rysa na tym naszym obrazku gospodarczym, pokazując to, że no, jedziemy na jednym powiedzmy silnym, mocnym silniku, ale tych silników chcielibyśmy mieć więcej, więc no, jest lepiej na pewno niż w poprzednich kwartałach, ale mamy tutaj pewne powiedzmy małe takie zastrzeżenia. Z drugiej strony ta gospodarka na tyle nie jest super pozytywna czy super rozwijająca się, żeby bardzo mocno zaczął rosnąć znowu rynek pracy. Jeśli chodzi o na przykład o nowo tworzone miejsca pracy, o popyt na pracę, czyli oferty pracy, jesteśmy obecnie w stagnacji. Po właściwie wielu miesiącach spadku w ogóle tej aktywności na rynku pracy. Mniej firmy po prostu zatrudniały pracowników. I znowu, jeżeli wejdziemy w szczegóły, to na przykład ciągle w sektorach tak zwanych białych kołnierzyków, czyli w IT, finansach, w HR-ach, ciągle obecnie jest mniej ofert pracy niż było jeszcze rok temu. Czyli widać, że te wysoko płatne jakby role w dużych miastach, najczęściej zlokalizowane, tam ciągle jest recesja. I to ma na przykład duże znaczenie co do tego, ilu klientów potencjalnie będzie mogło kupować czy najmować nieruchomości w wysokich cenach. No i wreszcie ciągle nie znika nam temat zwolnień grupowych.
których liczba jakby się utrzymuje od ponad roku. Ciągle są ogłaszane nowe zamknięcia na przykład jakichś zakładów pracy, na przykład dwie fabryki Beko będą zamknięte, jedna w Łodzi, druga we Wrocławiu. Jest to niestety, to nie jest tak, że ten obrazek jest tylko i wyłącznie różowy. I w tej naszej analizie nawet jeszcze nie mieliśmy okazji jakby wziąć pod uwagę też potencjalnego wpływu powodzi, która właśnie niestety w tej chwili ma miejsce na terenie między innymi Dolnego Śląska i Opolszczyzny, częściowo Śląska, który no, będzie miał negatywny wpływ na PKB, czy też na przykład na kwestię deficytu budżetowego, no bo zapomogi będą z czegoś musiały być sfinansowane, one, jak już wiemy, pójdą w miliardy złotych. Z drugiej strony oczywiście to będzie jakieś tam napędzenie też dla rynku budowlanego, przynajmniej lokalnie. Więc gospodarka super, ale widzimy kilka takich obszarów, które mogą być lepsze. Inflacja. No i to jest oczywiście bardzo istotny temat, jakby nie tylko ze strony tego, na ile konsumenci mają, powiedzmy, jakie są ich możliwości zakupowe. Porównując inflację do wynagrodzeń, możemy obliczyć tak zwaną realną dynamikę wynagrodzeń, czyli o ile realnie więcej na przykład albo mniej możemy kupić jakby różnych dóbr, ale też się przekłada przede wszystkim na to, jakie decyzje będą Rady Polityki Pieniężnej co do stóp procentowych. No i to ma istotne znaczenie dla warunków finansowych na rynku, zwłaszcza dla popytu kredytowego, ale też na przykład finansowania inwestycji deweloperskich. No i teraz od lipca, tak jak zresztą zapowiadaliśmy w naszej poprzedniej analizie, od lipca inflacja przekracza cel inflacyjny ze względu na częściowe odmrożenie tarcz antyinflacyjnych, czyli tych zamrożonych cen energii, gazu ziemnego i częściowo ciepła. Więc inflacja, tak zwana CPI, inflacja bazowa, są powyżej celu inflacyjnego i prawdopodobnie ten stan się utrzyma do mniej więcej połowy następnego roku. Chyba że po drodze jakieś no, duże takie szoki zewnętrzne, globalne nam się pojawią na przykład na rynku ropy, co oznacza, że jakby ta przestrzeń do na przykład obniżek stóp procentowych szybkich raczej no, nie jest bardzo bliska, co zresztą jakby oficjalnie prezes Narodowego Banku Polskiego na konferencji ostatniej mówił, ciągle mamy utrzymywane stopy procentowe bez zmian od kilku miesięcy, że pierwsze obniżki stóp procentowych no, będzie może przestrzeń do ich dyskusji w drugim kwartale roku 2025. Prawdopodobnie tutaj część analiz wskazuje na to, że raczej to jest druga połowa 2025 roku, może to będzie jeszcze kwiecień, maj, zobaczymy, ale to definitywnie oznacza, że przez najbliższe 6-7 miesięcy, o ile nie wystąpi właśnie jakiś szok kryzysowy, jakby koszt finansowania, przynajmniej stopy procentowe NBP nie spadną. Co oznacza, że jakby ten niski popyt kredytowy, o którym zresztą zaraz powiem, specjalnie się nam nie będzie jakoś poprawiał. No i wreszcie w obszarze gospodarczym są nastroje konsumentów, przedsiębiorstw, ale też i branży nieruchomościowej, no bo subiektywne odczucia często mają większe znaczenie na to, co się dzieje na rynku, do tego, co się dzieje na rynku nieruchomości, niż takie, powiedzmy, obiektywne czynniki, no bo nie każdy musi być finansistą, analitykiem, ale odczucia ma każdy, więc to ma duże znaczenie. No i tutaj no z jednej strony mamy jakby mieliśmy przez ponad rok poprawę nastrojów konsumentów w różnych badaniach koniunkturalnych, natomiast od 2-3 miesięcy te bieżące odczyty jakby nastrojów konsumentów zaczynają się pogarszać. W ogóle jest przewaga negatywnych jakby odczytów. Przede wszystkim się pogarszają ze względu na taki bieżący odbiór bieżącej sytuacji prywatnej i gospodarczej. Przybyło nam też osób, które się obawiają miejsca pracy i to jest trochę efekt tych takich różnych nagłówków prasowych o tych zwolnieniach, czy też zwolnieniach, które obserwujemy dookoła nas. Więc na pewno to nie jest taki obszar, który zachęca ludzi do kupowania nieruchomości. Więcej osób natomiast w tej chwili oszczędza i to też widać w tych badaniach. Z drugiej strony poprawiają się nastroje przedsiębiorstw, zwłaszcza z obszaru przetwórstwa przemysłowego, ale też handlu. I jakby widać tutaj, powiedzmy, pewne poprawy. Gorzej ma się zakwaterowanie, gorzej ma się trochę budownictwo, natomiast jak gdyby tu zebrać jakby do jednego wskaźnika, no to te nastroje przedsiębiorstw nie są już takie złe, jak były na przykład rok temu. No ale jakby to mimo wszystko wpływa na to, że mimo jakby tej poprawy nastrojów część branż, zwłaszcza tych eksportowych, ma problemy, decyduje się na ograniczenie zatrudnienia, no i w efekcie widzimy to, że osób zatrudnionych w gospodarce w ostatnich miesiącach w ogóle było mniej i nawet delikatnie nam wzrosła stopa bezrobocia.
Gdzieś te nastroje się gdzieś tam potwierdzają też w danych. W samej branży nieruchomościowej zresztą też widać ochłodzenie. Widać to ochłodzenie zarówno po stronie pośredników, agentów nieruchomości i na rynku obrotu, i na rynku najmu, i także wśród deweloperów. Rok temu byli oczywiście bardzo optymistyczni, bo był bezpieczny kredyt. Obecnie przeważają jakby takie odpowiedzi deweloperów wskazujące, że raczej będziemy mieli stagnację cenową. To nie jest prognoza, tylko ich odczucie. 80% respondentów na to wskazuje i 70% wskazuje na to, że sprzedaż mieszkań się nie zmieni. Biorąc pod uwagę, że ona jest bardzo niska, o czym zaraz opowiemy, no to to jest taki sygnał, że jednak na tym rynku te nastroje na pewno nie nastrajają do tego, żeby dzisiaj ten rynek na przykład miał jakiś wielki boom przeżyć. Ale wiadomo, różne rzeczy mogą się wydarzyć. Co się w takim razie dzieje po stronie popytu? Tutaj zwracamy uwagę na to, jak się kształtuje popyt i na rynku pierwotnym, i na rynku wtórnym, czyli to, w jaki sposób te dwa trochę inne segmenty rynku sobie radzą, to znaczy ilu jest kupujących na kredyt, ilu jest kupujących bardziej zamożnych, korzystających ze składu własnego, ilu jest kupujących inwestorów, jak oni się zachowują, no i też jaka jest przede wszystkim dostępność cenowa, czy to taka wprost, czy taka tak zwana kredytowa. No i tutaj jakby te różne czynniki pozwalają nam wskazać, czy widzimy wzrost, czy spadek popytu. No i tutaj ostatnie dane, zwłaszcza z rynku pierwotnego, potwierdzają spadek popytu do dość niskich pułapów. To nie są tak niskie pułapy jeszcze jak w roku 2022, ale na niektórych rynkach faktycznie no, jakby zainteresowanie po prostu kompletnie siadło. Wakacje były słabe, mówiąc w dużym skrócie. Głównie na rynku, jeżeli ktoś pozostawał, to byli raczej konsumenci o większym budżecie, czyli nie tacy, którzy muszą bardzo duży kredyt zaciągnąć, a inwestorzy też nie do końca, ponieważ zarówno perspektywa jakiegoś dużego wzrostu cenowego na razie zniknęła z horyzontu, o czym też zaraz powiem, jak i też stopy zwrotu z najmu w obecnej chwili po tak wysokich wzrostach cenowych i stagnacji czynszów, no nie są porywające, więc są alternatywy dzisiaj do innych inwestycji. Kolejnym tematem, na który zwracamy uwagę, to rynek kredytowy. Jak się zmienia popyt na kredyty? Ile osób wnioskuje o te kredyty? Ile osób otrzymuje taki kredyt? Jak się zmieniają koszty kredytowe i zwłaszcza zdolność kredytowa? W efekcie to jest pytanie, czy konsumentów, bo przede wszystkim to oni finansują się kredytowo, czy będzie ich stać na kupno nieruchomości. W dużym skrócie, ostatnie sierpniowe odczyty liczby wnioskujących o kredyty były jednymi z najniższych w ostatnich 15 latach, poza 2022 rokiem. To zainteresowanie, przynajmniej wakacje, no było dość słabe. To wynika z jednej strony z tego, że taka zdolność czy dostępność kredytowa mieszkań jest dzisiaj nadal o 36% niższa niż była w 2021 roku, mimo tego, że wynagrodzenia nam rosną. No i w dużym skrócie po prostu Polaków, którzy muszą w większości sfinansować zakup kredytem, po prostu nie stać dzisiaj na zakupy. Stąd prosty wniosek, ten popyt jest ograniczony. Mniej jest też takiego popytu wynikającego z jakichś obaw, że mieszkania zdrożeją albo że znikną. Dzisiaj, jak się zaraz też po stronie podażowej dowiemy, no nie bardzo tu widać jakieś takie obawy, no bo sytuacja się zmieniła o 180 stopni w ciągu ostatniego roku, więc ten zasilacz kredytowy jakby na tym rynku jest dość słaby. I docieramy oczywiście do ważnego pytania, no to co w takim razie z kredytem na start, jaki będzie miał kształt, kiedy wyjdzie w życie i czy w ogóle to nastąpi. To jest oczywiście bardzo ważne pytanie i to też jaki on może mieć wpływ na rynek. No i tutaj z jednej strony no musimy wziąć pod uwagę to, że cały ten proces legislacyjny wokół kredytu na start przeciąga się niemiłosiernie. Jest niesamowity chaos informacyjny, z którego głównie wynika to, że w koalicji nie ma zgody do tego programu i koalicja sama nie przepchnie tego programu głosami KO oraz PSL-u. Żeby ten program w ogóle miał wejść w życie, to musiałby być poparty też przez PiS. No i czy to nastąpi, czy to nie nastąpi, to jest jedno pytanie. Czy w ogóle będzie przestrzeń do dyskusji nad tym programem w momencie, kiedy kawałek Polski jest pod wodą i trzeba go odbudować, to jest inne pytanie, no bo tu wchodzą też kwestie budżetowe. Natomiast to, co jest też ważne, nawet jeżeli ten program wejdzie w życie, to już dzisiaj wiemy, że to jest bardzo ograniczony program, z bardzo dużą liczbą kryteriów ograniczających jego funkcjonowanie. Jest bardziej, że tak powiem, zaciśnięty niż bezpieczny kredyt. I co więcej, zaczyna się coraz częściej mówić o tym, czy być może się nie pojawi na przykład limit ceny za metr kwadratowy.
na który między innymi przecież PiS też naciskał. Więc nawet jeżeli ten program wejdzie w życie, to przynajmniej z perspektywy takich obiektywnych czynników, raczej on nie powinien rewolucji na rynku wprowadzić, ale na pewno może wpływać na właśnie te nastroje, powodując, że no dobra, skoro mamy jakiś tam program dopłatowy, no to część sprzedających oczywiście będzie się nastawiała mocno, że tak powiem, na takiej jakby pozycji nie obniżamy cen, a część kupujących stwierdzi, kurczę, muszę się śpieszyć, bo jest jakiś tutaj program dopłatowy. Więc nawet jeżeli powiedzmy takie racjonalne czynniki może nie przekonują co do tego, no to już te subiektywne nastroje mogą być pod wpływem kredytu na start. Czy będzie? Zobaczymy. Na razie perspektywy tego są dość ograniczone, bo cisza ze strony rządowej jest co najmniej zagadkowa. Z drugiej strony mamy podaż i koszty budowy mieszkań, które oczywiście wpływają na tą drugą stronę medalu. Tutaj warto zwracać uwagę na to, jaka jest oferta na rynku i rynku pierwotnym, i rynku wtórnym, czy deweloperzy się decydują na wprowadzenie nowych projektów, w skrócie, czyli czy oferta przyrasta, no i też jak zachowują się koszty budowy, to znaczy czy te nowe projekty, to one muszą być droższe, bo po prostu koszty gruntów, materiału, robocizny tak istotnie wzrosły, czy też może ta sytuacja jakoś trochę inaczej wygląda, czyli czy będzie co kupować, ile tak naprawdę kosztuje budowa. Tutaj w dużym skrócie można powiedzieć, że dzisiaj oferta jest rekordowo wysoka, jest wyższa niż w roku 2022, z perspektywy przynajmniej września. Nawet na tych dużych rynkach Warszawa, Kraków, Wrocław i Trójmiasto, które były bardzo mocno przeczyszczone w 2023 roku, dzisiaj oferta niemalże już wróciła do poziomu właśnie z 2022 roku, kiedy się nie bardzo sprzedawały mieszkania. Oczywiście te mieszkania są wprowadzane do sprzedaży po zupełnie innych cenach. No i to wynika oczywiście po pierwsze z tego, że bezpieczny kredyt wywołał nie tylko wzrosty cen mieszkań, ale przede wszystkim wzrosty cen gruntów, ponieważ nagle deweloperzy rzucili się do odbudowywania banków ziemi, co bardzo mocno podniosło te ceny gruntowe, około 40%, co moim zdaniem jest no, troszeczkę przesadzonym wzrostem. Trochę takim jak na przykład rynek najmu w 2022 roku przeżył taki mocny szok i od tego czasu jest w takim powolnym trendzie spadkowym. Tak samo było z tymi gruntami. Z drugiej strony koszty budowy budynków, one same w sobie, jakby ta dynamika jakby wzrostu kosztów tych twardych, ona obecnie wynosi między 3 a 5%, więc no, realnie no, trochę nie ma podstawy do tego, żeby ceny nowych projektów wprowadzonych na przykład dzisiaj miały być wyższe o kolejne 30% niż tych rok temu. Więc z tej perspektywy trudno tutaj jakby widzieć taki silny fundament do wzrostu cen. Bardzo są wysokie natomiast marże deweloperskie i to jest przestrzeń do tego, żeby deweloperzy, którym na przykład sprzedaż by nie bardzo szła, żeby mogli wprowadzać programy rabatowe, o czym zresztą zaraz opowiemy. Stymulując właśnie sprzedaż. Jakby na pewno ta przestrzeń jakby w budżetach tych projektów jest. Jeszcze z innej strony dużo wchodzi dzisiaj nowej oferty na rynek, ponieważ bardzo dużo było udzielanych pozwoleń w ostatnich miesiącach i prawdopodobnie w kolejnych miesiącach też będzie to kontynuowane. Ceny nieruchomości. No oczywiście każdego to bardzo interesuje i tutaj wiadomo, że z jednej strony trzeba popatrzeć na oczekiwania cenowe sprzedających, czyli coś, co widać w cenach ofertowych, czyli oczekiwaniach, a nie faktycznych cen, tylko oczekiwaniach na rynku pierwotnym i na rynku wtórnym, czy te oczekiwania są podwyższone, czy obniższone i też co akceptują kupujący już w obszarze transakcyjnym, czyli jaki jest bilans cenowy. Dzisiaj, a może inaczej, ostatnie pół roku czy 8 miesięcy, to dynamika cen w tym czasie no, była dość niska. Ona wyniosła około średnio 4%, co jeżeli porównamy do roku 2023, kiedy mieliśmy wzrost od 20 do 30%, to jest praktycznie stoimy w miejscu. Ale jeżeli popatrzymy na ostatnie 2-3 miesiące, no to mamy powolny spadek średnich cen na rynku. Widać, że jakby ten cały taki nastrój i podstawy do tego, żeby ceny podnosić, praktycznie zanikł. Coraz częściej kupujący obniżają ceny wprowadzonych mieszkań już do sprzedaży, zwłaszcza na rynku wtórnym, no bo chcą zastymulować jednak jakąś sprzedaż. Na rynku pierwotnym ponad 50% deweloperów decyduje się obecnie na akcje rabatowe. Przeciętne rabaty według badań Rednetu wynoszą około 5%. Często są stosowane rabaty na przykład na garaż, na wykończenie, nawet gwarancje zwrotu z najmu. W efekcie widać, że po prostu deweloperzy bardzo są aktywni, jeśli chodzi o no, wypychanie mieszkań, bo jeżeli oferta tak mocno rośnie, a sprzedaż jest tak niska,
mogą się zaczynać pojawiać problemy u części deweloperów z zachowaniem płynności sprzedażowej. No bo deweloper co do zasady zawsze chciałby mieć mniej więcej taki postęp sprzedaży jak postęp budowy. Natomiast jeżeli budowa się toczy, a sprzedaż nam mocno spowalnia, no to zaczynamy mieć problem potencjalnie cashflowowy. No i tutaj już oczywiście zależy, jaki to jest deweloper. Jeżeli ma dobrą pozycję finansową, duże zapasy, bo finansuje się z equity w dużej mierze, które ma w zapasie, to ten problem nie jest istotny. Ale jeżeli planowaliśmy się finansować z wpłat sprzedających, albo liczyliśmy na przykład na jakieś finansowanie dłużne, no to teraz się może okazywać, że jednak tych problemów jest więcej. Co poniekąd słychać jakby w transakcjach, bierzemy udział jakby w różnych projektach tak zwanych due diligence, widzimy jakie podmioty jakby się ustawiają do tych procesów, no i widzimy, że no, są podmioty, które mają w dużym skrócie problemy z finansowaniem, bo tak możemy to sobie podsumować. No i wreszcie rynek najmu, perspektywa inwestorska, perspektywa dochodowości właśnie takich inwestycji. No tutaj warto oczywiście popatrzeć na bilans popytu i podaży na rynku najmu, ile jest ofert, jak się zachowują czynsze, co robią fundusze inwestycyjne i w efekcie co się dzieje po stronie podaży. No i jaka jest atrakcyjność inwestowania w nieruchomości? Czy najem jest dobrą alternatywą dla innych klas aktywów? I też co będą robili inwestorzy? No i tutaj widzimy, że oczywiście przez wakacje, kiedy ruszył tak zwany wysoki sezon, liczba ofert na rynku najmu trochę spadła, ale w ostatnich 2 tygodniach bardzo mocno się odbudowała. Jest de facto wyższa niż była przed rokiem i widzimy, że wrzesień będzie dość gorącym okresem. W październiku tak naprawdę się dopiero okaże, jak ten wysoki sezon przeszedł, że tak powiem, jakie były jego skutki. Natomiast no, widać ewidentnie, że ten popyt nie jest bardzo silny, mimo tego, że coraz więcej znowu ponownie uchodźcy zaczęli przyjeżdżać do Polski z Ukrainy i znowu trochę wrócił ruch imigrantów ekonomicznych. Natomiast czynsze uparcie są w takim trendzie bocznym, jakoś niespecjalnie chcą rosnąć. Na tych rynkach, gdzie przeszły korektę, no to pozostały na tych niższych pułapach, na przykład Wrocław czy Łódź. Efekt jest taki, że rentowności najmu są o 1-2 punkty procentowe niższe niż 2 lata temu, kiedy mieliśmy silny wzrost czynszów, a stagnację czy korektę cen mieszkań, no to jednak ten wzrost cen, który widzieliśmy w zeszłym roku, gigantyczny, spowodował przy stojących w miejscu czynszach to, że po prostu atrakcyjność inwestowania spadła. Mniej jest jakby aktywności inwestorów prywatnych. Z drugiej strony nadal pojawia się dużo podaży ze strony funduszy inwestycyjnych. Prawdopodobnie w ciągu miesiąca albo dwóch łączna liczba mieszkań z funduszy PRS przekroczy poziom 20 tysięcy, co już oznacza, że na dużych rynkach inwestycyjnych typu Warszawa, Wrocław czy Poznań, w trochę mniejszym stopniu Kraków i Trójmiasto, czy też na przykład Łódź i Katowice, no jednak ta konkurencja ze strony funduszy będzie dość zauważalna i jakby co do zasady fundusze no nie mają z reguły dużych problemów z wynajmowaniem mieszkań, ale jeśli ten sezon będzie powiedzmy faktycznie słabszy, no to prawdopodobnie od października zobaczymy jakieś kolejne korekty. 9 ważnych tematów, które musisz znać obserwując rynek nieruchomości. W pigułce 20-minutowej pokazałem Wam na co zwracać uwagę. Jak widzicie jest tego naprawdę bardzo dużo, więc jeżeli chcecie wiedzieć więcej, chcecie zajmować się profesjonalnie rynkiem nieruchomości, czy to w ramach większej korporacji, czy mniejszej firmy, czy prywatnych inwestycji, zapraszam po prostu serdecznie do poznania naszej dogłębnej analizy w górę czy w dół status gospodarki rynku nieruchomości, gdzie w ponad 2-godzinnym nagraniu i na ponad 140 stronach prezentacji prezentuję właśnie sytuację ekonomiczną w bieżącej chwili i krótkoterminowe prognozy ekonomiczne, czego się spodziewać, czy to po stronie stóp procentowych, czy rynku pracy, czy nastrojów i jak to wszystko się przekłada na sytuację na rynku nieruchomości bieżącym, czyli gdzie dzisiaj jesteśmy, no i dokąd możemy zmierzać, jeżeli chodzi o prognozę cenową, popytową, podażową. Te wszystkie rzeczy znajdziecie na stronie fltr.pl, gdzie możecie z pomocą bardzo prostej subskrypcji, działającej trochę jak znany serwis z serialami, od razu momentalnie mieć dostęp do tej analizy, kilkudziesięciu innych analiz i kilku dashboardów, które dają Wam dane z rynku właśnie cenowego, z rynku najmu, z rynku PRS, z rynku budowlanego, bo to jest nowy dashboard, który właśnie publikujemy, czy też rynku kredytowego, które po prostu wspierają Was w efektywnym podejmowaniu decyzji na rynku nieruchomości i po prostu
byciu liderem na tym rynku. Więc serdecznie Was zapraszam do oglądania. Jeżeli Wam to nagranie się podobało, zostawcie łapkę w górę, polajkujcie, przekażcie znajomym i zostawcie też komentarze, jak Wam się podobało. A Was zapraszam do śledzenia mojego kanału oraz mojego serwisu aflter.pl. Do zobaczenia. Cześć.